Aby zmierzyć powierzchnię i odległość na mapie w Geoportalu Krajowym, wejdź na stronę www.geoportalkrajowy.pl. Następnie kliknij przycisk Przejdź do mapy. Po przejściu do mapy możesz skorzystać z wyszukiwarki adresów, odszukać działkę po jej numerze dzięki wyszukiwarce działek lub wskazać ją po zbliżeniu w widoku mapy. Aby dokładniej pomierzyć odległość między elementami zagospodarowania, możesz przełączyć kompozycję mapową na aktualną ortofotomapę. Aby skorzystać z narzędzia pomiarów, wybierz z paska narzędzi Pomiary na mapie. Po wybraniu narzędzia, Geoportal w pierwszej kolejności proponuje pomiar powierzchni. Aby rozpocząć pomiar powierzchni, należy wskazać pierwszy punkt pomiarowy, a następnie pozostałe, aż do narysowania pożądanej figury, której powierzchnię chcesz sprawdzić. Automat wraz z oddaleniem od kolejnego punktu aktualizuje powierzchnię terenu. Jeśli chcesz zakończyć pomiar, zatwierdź ostatni punkt pomiarowy dwuklikiem lewego przycisku myszki. W oknie Pomiar powierzchni otrzymasz wyniki z pomiaru. Powierzchnię, dla której możesz zmienić jednostkę z metrów kwadratowych na ary, hektary lub kilometry. Listę punktów pomiarowych i ich współrzędne geograficzne XY, dla których możesz zmienić układ współrzędnych geodezyjnych. Każdy z punktów pomiarowych możesz usunąć lub edytować. W ten sposób nie musisz zaczynać pomiaru od nowa, jeśli okaże się, że jeden z nich jest błędny. W oknie podajemy również długość każdego boku wrysowanej figury. Ponadto obliczone dane możesz eksportować do pliku zewnętrznego. Możesz wybrać między dwoma formatami – GPX oraz KML. Jeżeli chcesz przełączyć się na pomiar odległości, wybierz ikonę – Odległość. Pomiar odległości działa w analogiczny sposób jak pomiar powierzchni. Jeżeli chcesz dokonać pomiaru z wykorzystaniem przebiegu granicy działki, przejdź do narzędzia Informacje o działce. Zaznacz interesującą Cię działkę, następnie w oknie narzędzia wybierz opcję Pomiar. System automatycznie przeniesie istniejące granice do narzędzia pomiarów, gdzie możesz dokonać edycji zgodnie z własnymi potrzebami. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z nowymi poradnikami oraz materiałami edukacyjnymi, nie zapomnij subskrybować naszego kanału. Dzięki subskrypcji nie przegapisz cennych informacji i wskazówek, które pomogą Ci lepiej wykorzystać potencjał map cyfrowych i geoportali.